tam w grze Alternativa. Mam zamiar zrobić na razie przynajmniej 2 poglądowe filmiki z tej futurystycznej produkcji. Tytuł gry zgodnie z moimi przypuszczeniami, jak potem doczytałem, związany jest z faktem, że podczas gry możemy dokonywać różnych wyborów. Z racji tego mamy różne zakończenia. Nie wiem dokładnie ile. Gdzieś tam czytałem, że 8. Nawet jeśli dojdę do końca gry, to pewnie nie pokuszę się, aby sprawdzić wszystkie te zakończenia. Tyle krótkiego wstępu. Jak zaczynamy od menu. Menu jest, jak to w naszych przygodówkach, przeważnie proste. Interesują nas w tej chwili opcje jedynie przed rozpoczęciem, więc zajrzyjmy tu. No dobrze, na razie weźmy tutaj wszystko. Czułość myszy niech zostanie, napisy niech będą, bo sobie nie poradzimy. Czy ja? Proporcje ok. Antyaliasing zróbmy maksa. Tekstury również. Jakość cieni też. No i klateczki, ok. Czyli mamy wszystko zrobione. Zatem możemy zapisać. Tak jak przypuszczałem, po zmianie ustawień zostałem wylogowany z gry, więc muszę skleić te dwa kawałki. To nieważne. No czyli co? Zaczynamy. Aha, musimy wybrać poziom. Czyli tak, nie będziemy mieli szans na zdobycie gry. Nie będziemy mieli porad ani wskazówek, jeśli wybierzemy wysoki. No czyli weźmiemy niski, bo przecież chodzi nam o to, żeby jakoś sobie poradzić, a nie zaczynać co chwilę od nowa. Richard Rojek, and without a card, correct? I want to go back into the industrial district. What? You piece of junk? Why did you take my card? What's going on here? Unable to acknowledge. You don't have a card. Yes, I noticed. You just grabbed it from my hand. I'm asking you one more time. Why? Endora Company doesn't have any work for you. You're unemployed. You have no need to visit any other place than the slums. All right. But why can't I go back in quickly and try to come to terms with them? To get my job back. If I don't do anything, I'll just kick the bucket somewhere under the bridge. For the sake of your safety and others, please don't disagree. You've shown signs of aggressive behavior before. The means of deactivation, or death if you wish, kick the bucket, are correct. And where should I get a card? It won't just appear in my hands all of a sudden. In case you are accepted, you'll be notified immediately. Don't worry. And who will tell me? And where? All the offices are in the other districts. One of the androids. That's why we are here, to assist and protect. All right. What the hell? I'm going home. Not acknowledged. You're not allowed to enter the high-level railway. What? Why? Your travel pass credit is fully spent. You are not allowed to enter the high-level railway. So, should I walk or what? Acknowledged. Well, thanks. Bye. Zostały dodane wpisy. OK. I sprawdzić ikonę w inwentarzu. Zaraz to zrobimy. Mogą nam pomóc w rozwiązaniu zadań. No cóż, czyli co? Wiemy, że mamy się udać na wstęp gry do domu, ale nie możemy, bo nam wszystko zabrano i dezaktywowano. Czyli zostaniemy, jak to powiedział, odwalimy kitę. Dobrze, zanim przejdziemy do rozwiązań, zajrzyjmy do tegoż inwentarza. Mamy go tu u góry. Mamy już 3 przedmioty, zaraz się nim zajmiemy, ale najpierw tym PDA. Klikając prawym otwiera nam się, no i zobaczmy notatki. Będę musiał coś wymyślać, tak. Musieliśmy w jakiś sposób nielegalnie ładować bilet. Czyli to jest nasze zadanie. Klikamy menu, zobaczmy co mamy dalej. Baza danych. Aha. Czyli na pomarańczowo, czy jak to tam powiedzmy blisko pomarańczowego. Oznaczone do przeczytania. Czyli fajnie wiadomo co było przeczytane, a co nie. No więc nie będę wam czytał, ale sobie wy poczytacie. A ja najwyżej potem streszczę. No to mamy taki opis sytuacji. 3 rodzaje dzielnic, rządowe, przemysłowe, no i nasze slumsy, okej. Co jest z tą kartą? To może być istotne. Karta z uniwersalnym środkiem płatniczym identyfikacyjnym. Jej numer pozwala na dokładne rozpoznanie właściciela i jego brak skutkuje zawieszeniem wszelkich prawach do funkcjonowania społeczeństwa. No to się powoli do tego zbliżamy. No tu już dalej historia karty, jak z Orwella. Dodano funkcję środka płatniczego. No tak, tak, niedługo będziemy mieli w dowodzie też i będą o nas wiedzieć wszystko. Bilety. Także wyznaczony przez radioaktywny materiał. To może być istotne. Można naładować go na każdej stacji kolejowej, czyli musimy pewnie... Ale i tak nie możemy nadać, musimy wymyśleć jakiś sposób. I tu się dowiadujemy o ruchu oporu. Slumsy to tam, gdzie mamy się udać. Niższy i średni. No tu ponownie mamy coś o ruchu oporu. Szaleńców z ruchu oporu. Nie rozumiem tego tu zdania. Dzielnica slumsów to ręce całego społeczeństwa. Myślnik, co tutaj robotnicy je tworzą. Te ręce? To tutaj powstaje historia. Gdyby... No, w ten raj to chyba nie dowierzam. Endora. No to tam, gdzie pracujemy. Brazylii. Czyli są na świecie tylko 2 firmy, Endora i jakiś Teolex. była jakaś wojna światowa, gdzie mogliśmy wyginąć wszyscy, tak. No i stworzono niezależną korporację z polityków. A obecnie przejmuje wszystkie zlecenia. Poniekąd też dzięki widzę tu ruchowi oporu działa. Bo ruch oporu niby niszczy wszystko. Stworzono komisję do inwigilacji i ruchu oporu oraz tej Endory. Android. To nas co z nim, to co z czym rozmawialiśmy. Znaczy na sposób inteligentny nie zależy. Prowadziło do świetnej trzeciej wojny. No dobrze. Te informacje być może są troszkę pomocne. Tam jeszcze coś było. Muzyka. Opcja. Pewnie musimy się gdzieś połączyć. Dysk TV. A to pewnie musimy znaleźć jakieś dyski. Dobrze. Zamknijmy. Zwróćmy jeszcze uwagę na... Lewym możemy wziąć i użyć. Łączyć też możemy. Dodał jakieś kółko, czyli tu możemy uzyskać informacje na temat zgromadzonych przedmiotów. No to... Nie może rozładowany biletem. Mi umknęło mi, moment. A, tu trzeba kliknąć. A, to jest rękawica, jaka rzecz mu pozostała. Na pewno musiał się nam niebawem przydać, skoro jedyna. Zobaczmy, co nam jeszcze mają do powiedzenia. Może najpierw się przyjrzyjmy. Klikamy lewym, a teraz porozmawiamy. Zapytam o Endorę jeszcze. The official report states construction halted due to financial problems of the investor, Endora. What? Nobody will believe that. The official report is final. No cóż, inwestorem jak zawsze jest rząd, więc... Próbuj przejść. No to zobaczymy. I'd like to go to the industrial district. The required action is only possible after presenting a personal card. No, okej. Okay. No to jeszcze go ośmieszmy, zobaczymy co zrobi. Request rejected. The electrical baton is a fixed part of my chassis. Dobrze. Zakończmy. Remember, you can always turn to us. Czyli musimy się... O, tu możemy iść. Zajrzyjmy co tam jest. Prawe. Zamknijmy. One of the many barrels around here. If you can't fit it elsewhere, put it in here. No reason to carry it around with me. Nie ma powodu. Tutaj możemy też zajrzeć. There's a biohazard symbol on the side of the container, and the green stuff inside definitely looks unpleasant. Something's gleaming between those barrels. Coś się błyszczy pomiędzy beczkami. No to spróbujmy to podnieść. Ale jak mamy tą ostatnią rzecz, która pozostała z pracy, więc spróbujmy wziąć niegołymi ręczkami. Zajrzyjmy. Ostry metalowy sprzęt. Zajrzyjmy. Ciężko go będzie utrzymać w rękach, czyli nic nam nie da, a jeszcze na dodatek utraciliśmy rękawiczki. No dobrze, idziemy dalej. Zobaczmy. A, tu mamy rzut na całą lokację. Zobaczmy, co nam powie o telebimach nasz bohater. The same old show for so many years. I don't understand. What's the point? Ugh. If they at least didn't play those horrible sounds. Mhm. Dzielnica przemysłowa. Poisonous gas, dirt and hard work. That's the industrial district. The poor all hate it and need it at the same time. Rozumiem. Tu już żeśmy próbowali się dostać. Kontener, tak. Zniszczony tramwaj. O, fajnie, że... Co nam wyszło o tramwaju? Czy nam coś powiesz, czy nie? The trams used to ride here a long time ago. Now it's just wrecks and trolleys here and there. Mhm. Jak klikniemy prawym, nic się nie dzieje. Dobrze. Do bramy nie chcemy. Tu coś jeszcze mamy. Pobiegnijmy. Jak dwa razy klikniemy, to będzie bieg. Jak będzie szybciej. Zerknijmy. I mnóstwo śmieci. Coś innego powiesz? Nie. Dobrze. Zajrzyjmy, spróbujmy. O, coś tam znalazł, jakąś taśmę. O, mam informację o tym, że dostał nowy przedmiot do inwentarza. No to klikniemy na jego ikonę. Ojojoj, dobrze. No to chyba... O, tu mamy gdzieś... Możemy się przedostać do kolejnej lokacji. Możemy poczytać w bazie danych taki samouczek. Coś w rodzaju metra. Tak myślałem, że bez biletu się nie da. Musimy jednak sobie poradzić z tym biletem. No cóż. Terminal, możemy podejść. No biegnij, biegnij. Zajrzyjmy do tego terminalu. Co tam? Wyświetlacz. Out of order. Try again later. Great advice. I wouldn't have noticed. Dobrze. Pokrywa. Zajrzyj. Sturdy but damaged lid. Maybe I could tear it off. No, można by było ją oderwać. It won't budge. Nie da rady, ale mamy tu ten pręt. Tyle, że nie możemy go złapać w ostrych krawędzi, ale możemy spróbować z taśmą. Tak, je można było połączyć. I teraz użyjemy już owiniętego pręta. Let's hope nobody sees me. No ten popsuty to chyba już nawet jakby widział to. I co? O, tu jest coś. That's the stuff for charging the travel passes. I've never seen it spilled like that, and it probably won't stay this way forever. Materiał do tych biletów, no to może go weźmiemy. I can't just take it with my hands. Spróbujmy wykorzystać nasz pręt. I'm going to try to get some of the stuff on the rod. Something stayed on, but the stuff is almost solid now. Dobrze, mamy. Co nam piszą o tym? There's the stiff substance for charging the travel passes on the rod. Skamieniała. No dobrze. Teraz się dowiemy, czy to się da połączyć. Stuff is almost solid. I can't get it on the card this way. Nie da się połączyć w takim stanie. No dobrze, to w takim razie już tutaj chyba nic nam się nie uda. A teraz pokażę jeszcze jeden drobiażdżek. Tab. Wciskając mamy podgląd w razie czego wszelkich hotspotów. Udajmy się tam, bo tam widzę jakaś brama. Niechętnie, nie. Faktycznie. O, jak widać, trzeba się znaleźć w jakimś dokładnym miejscu, żeby odnaleźć, co tu mamy. Płomień. Co mi nam powiesz? Zajrzyjmy. No nie, no tak to nie będziemy robić. No biegnij. Nice fire. Probably gas leaking from the industrial district. Szczerze, można by było na przykład spróbować rozgrzać, to może się uda. It's quite hot around the flame. Maybe the stuff will melt. Ah, it's hot, but the stuff isn't melting. A liquid green slime. No tak, roztopiły się, a teraz spróbujmy roztopionymi chemikaliami naładować naszą kartę. Przeczytajmy, co teraz nam powiedzą. Bezterminowo. Możemy też wyjść escape'em chyba, zamiast tutaj klikać, tak? No to pojedźmy. Spróbujmy pojechać tym metrem do nas i jak tutaj nie, musimy jednak do tego tramwaju dojść, teraz do stacji. Myślę, że w następnym odcinku będę zbierał wszystkie przedmioty, bo jednak się mimo wszystko troszkę powoli porusza. Teraz wejdziemy do metra. Za chwilę wejdziemy do metra, a ja się już z wami żegnam. Do drugiego odcinka.